To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Tosia! Dla nas wy, a dla was my, najlepsi przyjaciele. Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! Wróciliśmy z przyjęcia u Wioli. Ospa wietrzna. Chodźmy! No dalej! Bam, bam! Możemy sprawdzić, co jest w naszych paczkach z przyjęcia? Tak! Na przyjęciu u Wioli pani malowała nam twarze, był tort i dostaliśmy paczki. Spójrzcie, gwizdek! O taki! A ty co masz, Tymku? Pirata! Ar! Zaraz cię dogonię i strącę do morza! Ar! Co masz w paczce, Tosiu? Zaraz zobaczę. Gdzie jest mamusia, proszę pani? Pojechała do koleżanki, pamiętasz? Chodź, pomogę ci zdjąć budki. I już. Mamusia pojechała odwiedzić swoją przyjaciółkę Julię i nie będzie jej do późna. Dopóki tata nie wróci z pracy, opiekuje się nami mama Kai. Tosiu, nie chcesz się bawić? Jakoś nie mam na to ochoty. O, to w ogóle nie brzmi jak ty. Wszystko w porządku? Nie czuję się za dobrze. Czy możemy zmyć farbę z mojej buzi? Trochę swędzi. Oczywiście. Chodź ze mną. Proszę pani, bardzo mi gorąco. To był bardzo pracowity dzień. Teraz nie ruszaj się, a ja zmyję resztę farby. O, nie drap się, skarbie. Podejdź tutaj. Masz dwie czerwone krostki na czole. Chodź tutaj. Pokaż mi brzuszek. Masz jedną, dwie, trzy krostki na brzuszku. Myślę, że masz ospę wietrzną. Ospę wietrzną? Tak, mnóstwo dzieci w przedszkolu ją ostatnio przechodziło. Bartek i Staś z twojej grupy też ją mieli. Nie chcę mieć ospy, chcę do mamusi. No wiem. Powiem ci coś. Zadzwonię teraz do lekarza, a potem do twojej mamusi. Co ty na to? Chodźmy. Dziękuję, panie doktorze. Dobrze, rozumiem. Do widzenia. O, biedna Tosiu. Pan doktor powiedział, że te krostki to jest ospa wietrzna. Proszę pani, możemy porozmawiać z mamusią przez telefon? Tak, już do niej dzwonimy. Pani Dominika zadzwoniła do mamusi, ale mama nie odbierała. Jestem piratem! Dobrze, uwaga, Kaju, Tymku, możecie być troszkę ciszej. Dlaczego? Bo Tosia nie za dobrze się czuje, ma ospę. Skąd pani wie, że Tosia ma ospę? Bo ma pełno krostek, spójrzcie. Mogę zobaczyć twoje krostki? Mam dwie na czole i trzy na brzuszku. Jak to jest mieć takie krostki? Bardzo swędzą. Chcę do mamusi. Biedna Tosia. No dobrze, pora położyć się do łóżka. No i już. Odpocznij sobie. Kiedy byłam w łóżku, pani Dominika zmyła farbki z twarzy Kai i Tymka. Ale to tylko Tosia miała ospę. Przyniosłem ci doktora Jamniczka, Tosiu. Cześć, Tosiu. Dzięki. Mogę znowu zobaczyć krostki? O, masz teraz też trochę na policzku. 1, 2, 3. Rozmawiałam przez telefon z waszym tatą. Wróci do domu, jak tylko będzie mógł. Poprosił mnie, żebym dała ci trochę tego syropku. Tylko 1 łyżeczkę. Próbowała pani znowu dzwonić do mamusi? Tak, ale ciągle ma wyłączony telefon. Przykro mi, Tosiu, ale zostawiłam jej wiadomość. To nic. Przytulę się do mojego króliczka. Dobrze. Postaraj się teraz troszeczkę odpocząć, dobrze? Dobrze. Dziękuję pani. Dziękuję, Tymek. Wracaj do zdrowia. Nieco później razem z Kają robiliśmy dla Tosi kartkę niespodziankę. I uśmiech. Spójrz, narysowałam Tosię. To jeszcze nie wygląda jak Tosia. Mogę coś domalować? Już. Narysowałem trochę czerwonych krostek. Teraz wygląda zupełnie jak Tosia. Hej! Gdzie wy wszyscy jesteście? Tosiu! Lepiej się czujesz? Troszeczkę lepiej. Chodź, usiądź tu, Tosiu. O. Spójrz, Tosiu, zrobiliśmy dla ciebie kartkę. Dziękuję. Nie ma za co. Była w krostkach, jak ja. Mamusia! O, to ty, tato. Cześć. O, cześć, moja kochana córeczko. Słyszałem, że masz odrę, biedulko. Nie odrę, tato, tylko ospę. Jak się czujesz? Troszkę lepiej, od kiedy przyszedłeś. O, jak miło. Dobrze, co powiesz na to, żebym zmienił panią Dominikę i się tobą zaopiekował? Dziękuję bardzo, że z nimi zostałaś. O, biedna Tosia. Nie ma za co. Potem jak już poszły Kaja z jej mamą, wszyscy siedzieliśmy otuleni kocem na kanapie. Tata pozwolił nam obejrzeć do samego końca film. Koniec. Dobra. Czas do łóżek. Oboje potrzebujecie się wyspać. Oj, zabrałeś mi księżycowego króliczka. O, gdzie ten króliczek? Gdzie twój króliczek? Możemy poczekać, aż wróci mamusia? Nie, przykro mi, Tosiu, ale musisz się dobrze wyspać. Ale posłuchaj. Jak tylko przyjdzie mamusia, to obiecuję, że przyjdzie na górę i da ci buziaka. Dobrze? Wróciłam! Mamusia! Jak tam moja fantastyczna Tosia? Mam ospę wieczną! O, no właśnie, słyszałam. Przyjechałam, jak tylko włączyłam telefon i odsłuchałam wiadomość. Tęskniłam. O, skarbie. Idź się przywitaj. A jak tam mój wspaniały Tymek? Jak tam? Opiekowałeś się dziś Tosią? Tak. Zrobiliśmy z Kają kartkę dla Tosi. O. Wtedy mamusia powiedziała... Tymku, jesteś rozpalony. Chyba też masz ospę wieczną. Jesteś troszkę rozpalony. Ty chyba też masz ospę. Mam krosty? Czekaj, sprawdzę. Masz 2 czerwone krostki na czole. O. Tak jak ja. Oboje macie ospę wieczną. To na pewno musi być to. Mam ospę. Ospa wieczna. Żadnych przyjęć i wyjść, dopóki nie wyzdrowiejecie. To prawda, kochani. A teraz czas, żebyście oboje wskoczyli do łóżek. I to, chodźcie. Powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj Tosia dostała ospy wiecznej. Pamiętacie, kto jeszcze się nią zaraził? Czy to był tata? Czy Tymek? Odpowiedź kryje się za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to ja, Tymek. Zobaczcie. Jesteś troszkę rozpalony. Ty chyba też masz ospę. Mam krosty? Czekaj, sprawdzę. Masz 2 czerwone krostki na czole. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Bawmy się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipays Media International.